Co jest? Co to za Wither? Co jest grane? Wynocha! O, to wojna? Może i wojna. To też widzę. Proszę bardzo, dzień dobry. Ty patrol się w to wszystko zamieszał. Ja naprawdę nie rozumiem. Rozumiem, że Evron ma do mnie problem. Rozumiem, że Torek jest jego kumplem, ale magister, patrol, Zacha? W każdym razie, słuchajcie, zamordowałem bandę bandę Evrona Stasia. O, siema Rafał, dziękuję bardzo, tak stary, się bardzo mi miło. Więc, no nie wiem, najgorsze to, że pandę się nie da odzyskać, bo nie ma tego biomu. Rafał wpłacił 19 zł. Takiego. Ile FPS-ów tutaj? 120, ale mamy shadery włączone. Oj, patrzcie, teraz praktycznie za każdym razem udaje mi się startować. Dobra, czy to jest stary dom Sysi? Ale ona ma... Patrzcie, kogo ma! W zagrodzie. Sysia takie sekrety skrywa. Witam i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, Angelika. Piękne imię, moje ulubione. No, ale on nic ciekawego nie ma. Ale jaki on jest szybki! Gościu speedhacka ma. Wyprawa po szulkery. Evron wchodzi na serwer. Kurczę, to nie wiem, czy zdążymy w takim razie, ale Sysia... Co, on się boi kotów, czy co? Zwariował gościu. Nie wiem, czy Sysia ma... A myślałem, że to cel przez chwilę. Nie ma chyba owiec. Ma strasznie dużo kotów, ale owiec nie ma. Dobra, to okej. Pierwszy plan... No prawie ją zabiłem. Oglądał odcinek na live'ie, Evron? Aha. No to mamy pograne w takim razie. Evron... Nie uwierzysz. Staś jednak żyje. Po prostu skręcił nogę. A tak i schudł trochę. Ale niektórym się to akurat by przydało. Niedługo go ci przyprowadzę. Dobra, czat. Nie denerwuj się. Dobra, jak mamy ją stąd wyprowadzić? Dobra, idę robić Silk Toucha. Dobra, owieczko, poczekaj na mnie. Idę sobie zrobić. Zacha, jaki dis, nie będę tego na głos nawet czytał. Dobra, idę sobie zrobić Silk Toucha, bo mam książki, tylko nie mam kill-offa. I kończą mi się fireworki, będę musiał... Kurczę, albo pójść na proch, albo nie trzeba się go kupić. Oni płaczą? Czekajcie, ja chyba wbiję na live'a do Evrona. Czekajcie, zaparkuję sobie tutaj. Założę sobie ten klatę. Boże, spodnie zjem, co dzisiaj jakoś średnio klikam. Dobra, czekajcie, Twitch, TV, Evron. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Kurczę, nie ma tutaj tego. Przepraszam. Zaraz zobaczę wjazd. Zapomniałem, że na tej scenie tego nie ma. Co, oni płaczą? Arturo, dziękuję bardzo, Arturo. Arturo Sandoval. O nie, im naprawdę jest chyba smutno, co? Jejku, cały... Patrzcie tutaj na czata. Zacha i ty przeciw. Cały czat płacze. Coś mi uderzył. O nie. Nic mi nie przeszkodzi w tym, aby teraz odprawić smutną mszę, czat. Osoleciłem, że odprawią. I wtedy będzie to... Co jest grane? Czemu torcik ma trójząb? Okej, teraz tak, bierzemy do tych Stasia. Jeszcze jej nie nazywam, bo boję się, że ona też gdzieś zginie. Dobra, teraz tak, żeby tutaj woda wszędzie nie wyleciała, żeby nie zniszczyła nic. Dobra, tymczasowo wezmę ten piec i tutaj zrobię wyjście. Teraz tak, to zniszczymy. Okej, wszystko kontrolowane. Dlaczego zabiłeś Staś? Kuba, ja nie chciałem. Dobra, i teraz powinniśmy móc stąd wypłynąć.
Dobra, dawaj. Okej, dobra. Przypomnijcie mi, jakbym zapomniał, żebym naprawił to potem. Ale, dobra, chyba że gdzieś tutaj przywiążę, tylko ja płotka nie wziąłem. Ja nie wiem za bardzo, z czego zrobić. Dobra, teraz tak. Dobra, chodź. Chodź, Staś. No, co jest, owco? Czemu się zrywasz? Ej, znowu słyszałem, że ktoś rzucił. To niemożliwe, żeby to aż taki zasięg miało. Dobra, chodź, idziemy. Evron! Mam Stasia. Gdzie jesteś? Evron to mi w ogóle nie odpisuje teraz. Dobra, słuchajcie, idziemy. Póki jest dzień, idziemy. Ze Stasiem. Ze Stasiem idziemy. Zanieść Evronowi. Już najpierw owca. O, Evron pisze, SKKF. Boję się. Tak? Idę do twojego domku ze Stasiem. Ale szczęście miał, że jednak żyje. Dobra, chodź. Chodź, Staś. No chodź. Trochę schudł, ale... To może Stasia do dżungli zaprowadzę. Co jest? Chyba się nie ucieszył. Nie cieszysz się? Kurczę, mam ważne spotkanie. Słucham? Zabił Stasia! Jak tak można? Tak mi się właśnie przypomniało, że tak, że ma ważne spotkanie 1000 kratek stąd. Właśnie idę. Jakieś promocje dziś. Fajerwerki muszę. Co to znaczy ratuj swój hotel? Idę fajerwerki kupić szybko. Gdzie one były? Gdzie były fajerwerki? U góry czy na dole? No gdzie jest, kurczę, sprzedawca? Ja chcę coś kupić, a jego nie ma. Wszystko po jeden jak zboże. Przecież tutaj się nic nie da znaleźć w tym sklepie. No nie mógł w ramki wsadzić. Hotel mi rozwala, ale nie ma fajerwerek, nie dolecę tam. Mam 2 fajerwerki. Nie będę mógł uciec w razie czego nawet. Głowa smoka, perfekcyjny set, slime bloki, żelazo. No gdzie to jest, Boże? Głowa smoka, fajerwerki. Ile to jest? Dobra, potem mu zapłacę. Słuchajcie, musimy naprawić zio i zapłacić za fajerwerki. Przypomnijcie mi potem o tym. Idę do hotelu, zobaczyć co się dzieje. Dzień dobry, Zacha. Niestety dziś zamknięte.
O nie, oni tu są. Proszę nie wchodzić na wyspę, jest skażona. Czemu on zjął seta? Witaj, proszę opuścić wyspę. Ostatni raz ostrzegam. Proszę opuścić wyspę. Porozmawiamy przed hotelem. A Torek to co? Święta krowa? A on perłę rzucił. W czym mogę pomóc? Zdejmij zbroję. I dlaczego jest w ogóle czterech? Z Wronem sobie poradził. Z nimi nie wiem, bo oni jakieś potki mają. Strasznie dziś zimno. Nie wiem, co oni chcą ode mnie. Smutno, bo zabiłeś Stasia na moich oczach. Morderstwo Stasia, okropna sprawa. Nie wiedziałem, że tak traktujesz zwierzęta. Zabił Stasia, widziałem, wy też to widzieliście. A ten co? Co on kupę tam robi za drzewem? Co jest grane, coś jak skitrał. A więc SKKF-ie, nie zaczyna się od A więc. Wody go wrzucę. Nie o utrzymywaniu pokojów wiem wszystko. Mam piękne pokoje w apartamentach na wynajem. Może jesteś zainteresowany? Mogę dać dużą zniżkę. A ten co se wychodek buduje? Ciężko, aby ktoś wynajął mieszkanie na polu nuklearnym. Co jest? Nie ma Zachy i magistra, gdzieś są tutaj. Się chowają. Czekajcie, gdzie oni poszli. Co jest? Co to za Wither? Wynocha stąd! Uciekać z mojego podwórka! Co jest grane? Wynocha! Kto mi zrobił Withera w domku? Wynocha! Kurczę, zapisał. Co jest grane w ogóle? Jakiegoś mi spawnują tutaj! Puszka! I super, że on nawet w hotelu nie był! No to się porobiło ładnie. Oj, nie trafiłem. No to pięknie. No teraz chyba na strzały nie jest odporny. Gościu! Ja się w to nie mieszam. Ja się w to nie mieszam. O, jeszcze przyszedł. Wynocha z mojej ziemi, Evron. Jak cię tylko zobaczę, jesteś martwy. Rozumiesz? Że napisał, rozumiesz? Nie wiem, jakie mam jego itemy. To jest chyba jego.
To jest chyba jego, to jest chyba jego, to jest chyba jego. To jest chyba jego. Tu są twoje śmieci. Podnieś sobie. Idźcie sobie stąd. Nie mogę trafić. Co tam się dzieje w ogóle? Co on chyba mój tamki podnosi? Czy ja myślę coś jego? Chyba reszta jest moja, co? No to ładnie, słuchajcie. Ja będę bronił tego hotelu. Jak zobaczę, że tutaj ktokolwiek chce zrobić coś, czym może uszkodzić ten hotel, bo przypominam, że nie mieszkam tutaj tylko ja, ale też mieszka pan Lokaj, który nic się w nie miesza. O, wrócił. Kurczę, mam zeza rozbieżnego, nie mogę trafić. A Torek trafił. Dostał. Co on, w wodzie jest? Wynocha, gościu. O, to wojna? Może i wojna. Ale nie, za każdym razem, gdybym widział Ebrona w tym jego czerwonym sweterku, to będę w niego strzelał. Lepiej zacząć ten Wither na... Może nie hotelu? Zacha, powiedz mi... Co ty z tym wszystkim masz wspólnego? Co oni to kombinują, powiedz mi? Powiedz mi, co? Torek jest na moim terenie. Mimo, że mówiłem wielokrotnie, że wyspa jest zamknięta. I sobie nie życzę, żeby tutaj ktoś chodził. Hotel jest tymczasowo nieczynny. Ała. Mówiłem nie wchodzić na teren hotelu. Jest obecnie zamknięty. No nie mogę trafić w grubasa. Mimo, że ma hitboxy duże. No co za typ! No trafił! W niego się trafić nie da, no 3 razy dostał, ale... Te hitboxy to jakieś ulane są. To masz torcika, dawaj. Nie no, tam se mogą stać, to jest teren huśka. Ale jak ktoś wchodzi na moje terytoria, to... Pa, od tyłu biegnie torcik. Magister u góry z perłą. Rzucił perłę. Czy ja nie? Tam idę zobaczyć, co tam się dzieje. No i co, i będę tutaj siedział całego live'a i pilnował, żeby jakieś dzbany mi nie wchodziły? No nie wiem, powiem ci, że średnio mi się to podoba. A dzisiaj nawet Torka chwaliłem, że fajną... Co to było? Panie Nitashi? Tak, słucham. Słyszałeś to? Co? Nie. Jakiś wybuch? Nie. Tylko Magister dostał ode mnie z łuku w głowę. No ja słyszałem, jak coś wybuchnęło ewidentnie. Nie mam pojęcia, co oni kombinują, ale mi się to bardzo nie podoba. Też mi się to bardzo nie podoba. Wiem tylko, że mój teren pod kasyno został wręcz powiedziałbym zdruzgotany. Ale sam na 3 sobie raczej nie poradzę. No, to żeby było śmieszniej, to oni we mnie na 4 przyszli. O, podki niewidzialności Ebron ma w ręce. Mhm, czyli jak nie da się... Nie da się większą ekipą, to trzeba jakoś, wiesz, kombinować. No to zaraz będą chyba do pana wbijali.
Tak, ja widzę, że oni tam w ogóle jakiś tunel zrobili czy coś. Ale ja nie mam cel do pana wejść, co oni chcą osiągnąć tym, żeby... Nie wiem, no jednego Withera już zrespili, z tym, że na twoim terenie, żeby było śmieszniej. No dobra, ale czymś pan musiał im podpaść? Że tak się mszczą. No to jest dobre pytanie. Słuchaj, no sytuacja jest, jest taka, KF, ale... że chciałem pandę Evrona przetransportować do zoo. Mhm. W międzyczasie, niestety, panda była tak osłabiona, że zginęła. Dzisiaj. Naprawdę? Tak, niestety panda zginęła. Jest, naprawdę jest mi okropnie żal, że to się stało. I dzisiaj chciałem swoje czyny naprawić. Pytałem się czatu, co mogę zrobić. Miał pomysł, żeby zbudować wielką pandę z wełny. Ale potem padł drugi pomysł, żeby przyprowadzić Stasia na nowo. I ja to zrobiłem. Evron go zabił i powiedział, że za 5 minut mam być pod kotelem i przed z kolegami, którzy mi... Znaczy w sumie panu zrespili Withera. Aha. Czyli więc pan tak... mu zabił najrzadsze zwierzę na świecie, tak? Nie, nie, nie. Nie zabiłem. Zginęła podczas transportu. To nie było w żaden sposób umyślne. Co za ulaniec mi jakiś bije? Skąd on strzelił? To na niewidzialności sobie nie lata. Nie, to torcik. No ja nie wiem, czy to był torcik. Na pewno. A nie, jednak nie, to Evron, to Evron. No właśnie, pytajcie, on nie zmiał potkę, tak? Tak, to to pan Evron się bawi. O, widzę go. No to, to też go widzę. Proszę bardzo, dzień dobry. Ojej. Ale go wyhaczyłem, ale go wyłapałem. Ty nie dasz im... Ty normalnie X-ray w oczach i znowu mam jakieś jego śmieci. Prosiłem nie zbliżać się do hotelu. Czego nie rozumiesz? Ależ został no nie, no, wychwycony. I co, mam mu po raz czwarty oddawać tej itemki? Po raz trzeci czy któryś tam? Nie, nie oddawaj mu. Ty słyszałem drzwi. To był łuk, bo strzeliłem. Nie, drzwi, takie. To słyszałem. Ale oni wszyscy tam siedzą teraz, no widzę Evrona z Banora. Zamów puszka dla Evrona, nie. Ja, słuchajcie, do Evrona nic nie mam, tylko uprzejmie proszę, żeby nie wchodził na mój teren. Strzała poszła. Ty Paczol się w to wszystko zamieszał, ja naprawdę nie rozumiem. Rozumiem, że Evron ma do mnie problem. Rozumiem, że Torek jest jego kumplem, ale Magister? Paczol? Zaha? Paczol... Ty też przeciwko mnie? No pięknie. Ja chcę tylko moje rzeczy. Ja dostanąłem, bo nie wiem, o co chodzi. To jest kolejka po... A Black Friday, to jest kolejka na zniżki. Zabili lamę Lokaja. Słucham! Nie, no niemożliwe, to by było za ostre. Zabili lamę Lokaja. To nawet nie była moja lama. Jakby Basia... W ogóle co komuś zwierzę zawiniło? Oj. Pytam raz. Kto zabił lamę Lokaja? Zabili ją? Tak, nie ma jej. O nie. No nie mów, że Paczol jeszcze zabił. Nie, ja tutaj szybko robię sobie pyk. Proszę bardzo. Potrzebujemy tutaj szybko. O. Pyk. Pyk, patyczki. Ja sobie sprawdzę. Blok blokiem. Kto mi tutaj namieszał na moim terenie? Okej, okay, rozumiem, że każdy z obecnych zamawia sobie TNT nad domkiem. Czy się dogadamy? Kto zabił lamę Lokaja? Ona nawet nie była moja, czat. Ja zabiłem pandę, ale nie zrobiłem tego naumyślnie. Chciałem odkupić swoje winy, chciałem pójść po tą pandę. Myślisz, Gosiu, że cię nie widać? Gdzie on polazł? Co
co on wyprawia? Życie mu niemiłe, naprawdę. Mówiłeś, Evron, że już dasz sobie spokój. Także moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć. Ja jeszcze udam się do mojego hotelu. Ja się idę przejść z pieskiem, coś sobie zjem i będziemy jeszcze robić live'a z Planet Zoo. Ale to będzie jaka nowa transmisja, więc po prostu albo sprawdźcie za jakieś 20-30 minut, albo dostaniecie powiadomienie. Więc dobra, ja uciekam do mojego hotelu. Jeżeli ktoś na Planet Zoo już nie przyjdzie, no to będzie mi przykro, ale dziękuję, że byliście teraz. I sobie jakieś fajne zoo jeszcze na rozluźnienie zbudujemy. Dobra, także ja się tutaj logam. Dziękuję, że byliście. I widzimy się za jakieś 20 minutek. Także ja tą transmisję kończę i widzimy się niebawem. Także wpadnijcie na Planet Zoo jeszcze. Tak myślę, że no około północy w sumie sobie zaczniemy.